Kontynuacja orki. Oramy u mnie pole pod pszenicę. Tak to się prezentuje z tyłu. Zaczęliśmy jakieś 40 minut temu. Trochę nagrywałem jeszcze tam z drona, także będziecie mieć przebitki. Powiem wam tyle, no jest bardzo twardo. Pół normalnie, zresztą jak się przyjrzycie, to miejscami podskakuje, normalnie wyskakuje do góry, no. Nie wiem, czy mi się to uda teraz. W sumie to teraz, zaraz tutaj powinno być coś takiego, że normalnie skacze. I co wam mogę powiedzieć? No oramy sobie pod tą pszeniczkę, bo chciałbym zasiać w tym tygodniu jeszcze. Nadają jakieś opady deszczu koło środy, czwartku, dziś mamy poniedziałek. Także działamy sobie. Ja wróciłem, że tak powiem, z pracy rano po nocce. No i prosto traktor. No bo terminy gonią, no i niestety, no trzeba siać. No jeszcze jedno pole mam do zaorania na dzisiaj, że tak powiem, i przesiądę się po prostu na talerzówkę i będę uprawiał, ale jeszcze muszę wcześniej rozsiać nawóz. Tutaj akurat nie będzie nawozu, bo był dawany obornik. I co? Pod poprzednim odcinkiem napisaliście w komentarzach, że masę powinno wrócić z takim pługiem. Może i tak. Nie mówię, że nie. Ale warunki też nie mamy jakichś dobrych do orki, no bo jest twardo i to widać. Dwa. Też nie wiadomo, w jakiej kondycji jest silnik w Maseju. Także wiecie, bo to, jak to się mówi, nie prześwietli się ciągnika kupując, tym bardziej, że to jest ciągnik używany i raczej takich ciągników się w gospodarstwie nie oszczędza, tylko to są konie pociągowe, które mają robić robotę, a nie mają być schowane pod wiatą i mają po prostu wyglądać. One mają robić robotę. A trochę swoich godzin ma przepracowane, nie wiadomo ile dokładnie. Tak to się prezentuje, także nie piszcie w komentarzach, że o, że pierdzie, że kopci. No niestety, no tak, taka to jest kolej rzeczy. Brałem to pod uwagę, jak kupowałem używany traktor. Także wiecie. Wszystko się pomału zrobi, nie od razu, kurde, Paryż zbudowano, czy tam, jak to się tam mówi. Małymi kroczkami do przodu będziemy go udoskonalać, a i przyjdzie i czas i zrobimy też mu remont silnika, no ale to po kolei, niech sobie troszeczkę może zapracuje na ten remont silnika, no może po prostu mniejszym biegiem
jeden bieg w dół i jedziemy po mału 6 na godzinę i oramy, no. Lekkie wzniesienie, ale zobaczyliście, wcale nie ma bardzo wilgotnej ziemi i takie bryły są dość zbita po prostu. No i ja tutaj już pisałem Karolowi, że ewidentnie musimy zrobić sobie głębosz. No bo żeby to przegłęboszować, żeby ta ziemia trochę miała lepsze przenikanie wody w głąb struktury. A druga sprawa, widzicie, patrzcie jak koło pracuje przednie. Praktycznie przedni napęd to mało co w ogóle tutaj działa, no bo jest ciągnik, po prostu nie ma obciążenia i dlatego koło się po prostu ślizga. Także praktycznie jakbym wyłączył, to tam jest trochę mniejsza różnica. Widzicie, zobaczcie tutaj jak się kopie. Jeśli on by ciągnął całą swoją mocą przód, to wiadomo, by ciągnik miał lżej w ogóle. A tutaj widzicie, jakie potężne skiby. Kopcić też kopci, no bo musi kopcić, no też nie wiadomo jakie są w stanie wtryski, może w zimą zerkniemy tam, zobaczymy jaka jest sytuacja. A już jeszcze kilka hektarków musi zaorać, uprawić i z takich cięższych prac to by było na tyle na ten sezon. Widzicie, troszeczkę już lepiej ta orka wygląda. O, widzicie, miejscami już fajnie już to wygląda. Wiadomo, że to trzeba się przyzwyczaić, wyczuć maszynę, ale już jakiś progres jest według mnie. A wy możecie ocenić to po prostu w komentarzach, jak to się prezentuje. No i tak, kończę to pole i jadę jeszcze na jedno. No i później zajmę się rozsiewaniem nawozu i zobaczę jak mi czasu zostanie, to po prostu zacznę uprawiać. Przygotuję sobie pole, a jutro prawdopodobnie będzie siew. Trzeba oczywiście się jeszcze wyspać, bo niestety dzisiaj do pracy. Także widzimy się w kolejnym wejściu. Zobaczcie jakie warunki trudne. Ja to wypłuciłem trochę, ale tam to sama glina. Rybie tym pługiem, że hej. Także no tutaj nie wiem, takie są ciężkie warunki, że pierdzie 60 to by tutaj nie uorał, nikt nie roma. No widzicie, jeździmy sobie tam spokojnie około 6 na godzinę. No ostro, jest ostro, to jest ten drugi kawałek co wspominałem wcześniej. Na bruzdę nie patrzcie, bo jest krzywa. O, kamyczek jakiś, o, wywaliło go. Jedno dużo już mi siadło. Na pierwszej skibie już jest praktycznie. Już praktycznie go nie ma. No i teraz. O, robią się zygzaki. Ale już końcówka będzie od granicy. Zrobić. Jedziemy do domu zjeść coś i rozsiewamy dalej nawóz. Robota idzie! Jest ciemno.